Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, ze mną jest Patrycja. Cześć, Patrycja. Witam. Słuchajcie, mamy V-Rising, jest nocka, a my z Patrycją idziemy na bossa. Chcieliście patrzeć, jak ubijamy bossy, to my ciśniemy, słuchajcie, lecimy zabić na razie Graysona, tak? Graysona robimy jako pierwszego. Tak jest. A później tego drugiego bossika będziemy z Patrycją trzaskać, bo Grayson to niestety spędza mi sens powiek i tak na dobrą sprawę w ciry, już od niego dostałem kilka razy. Natomiast on odblokowuje możliwość tworzenia osełek i to będzie nam no, dosyć mocno potrzebne. Cały czas jest tutaj zadanie polegające na postawieniu tronu zamkowego, ale do tego tam są potrzebne, jest potrzebne żelazo i tutaj stanowi to nie lada problem. Byłem na północy, jeżeli chodzi o mapę, no jest w ten sposób odblokowana, tak to wygląda, natomiast no powiem tak, fajne mobki tam są, fajne pod kątem siły, wszędzie czachy praktycznie. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze Gorzwin albo Gorzwain niszczyciel powinien być i jeżeli się uda spotkać, to od razu będziemy spadką trzaskać, bo trzeba to załatwić. Patrycja fartownie ma 100% krwi, ja też fartownie miałem, ale już niestety byłem na tyle głodny, że trzeba było posilić się czymkolwiek. No i w rezultacie mam 38% i bardzo na tym cierpię. No ale Patrycja ma te wszystkie boosty, no to ona idzie na pierwszy ogień. Albo ja będę brał na siebie jako taki tank, można powiedzieć, a Patrycja będzie trzaskać. Tak, Patrycja? Tak jest. Jeszcze się zobaczy, jak to wyjdzie w praniu. Dokładnie, zaraz, bo gdzie my lecimy? Czekajcie, bo tutaj żeśmy teraz troszeczkę się zagadali. A, to my chyba tędy powinniśmy biec. Wykorzystujemy nockę. Później może się okazać, że trzeba będzie nieco poczekać, ale mam nadzieję, że lecimy dobrze, bo tutaj to też tak, kurczę, różnie bywa. Co to za wilk jest? 4%. No to nie chcemy. Wilki nam nic nie zrobią, bo mamy postać wilka. A tutaj co się dzieje? Jakieś awantury, jakieś... O, 81%! Kurde! Ja bym chętnie tego wilka sobie tutaj... 81% to wiele lepiej niż 38%. Jeszcze coś tam wypadło. No i dobrze. Dobra, jak my tam dalej mamy lecieć? Kurczę, bo ja już się trochę po... A, niby, że prosto. No dobra, to ciśniemy dalej, nie? O, ty synu, alfa, kurczę, tutaj? Ale on chyba nam nic nie zrobi? Nie, nic nam nie zrobi. W tej postaci nie ma szans. Dobra, teraz pytanie. W którą mańkę? No, gdzie ten ślad? Że niby tu. No dobra, to bierzemy. Bierzemy dziada. Ach, mnie przyblokował skubany. Czyste serce, bardzo fajnie, to się przyda. I czy to będzie tu? Kurczę, ja to zawsze mam dylemat. Nakita tam padł? O, ale żeś go pati zassała, co ty tutaj? To setka była? Nie, misklik. A, misklik. Zdążyłam przerwać. Aha. To traper się na mnie chciał rzucić. A ty to jak tam sieknie, kurczę, ze strzał, to tak, kurczę, nie mają szans te łobuzy. Dobra. Ale to chyba nie tu. Kurde, to nie tu. Ajajaj, widzisz, Patusia, no ale coś tam zdobyliśmy, nie? Nie ma przy okazji. Wiesz co, nie wiem, bo nie patrzyłem. Ale ja rozwalam, co się da, jakieś szorstkie nici, jakieś papiery, jakieś coś tam. No nie, no nie ma. No nic, trzeba lecieć dalej. Czyli, tak na dobrą sprawę, zaliczyliśmy obóz, w którym praktycznie nic nie było. O, Lidia! O, Lidię omijamy, bo już chyba ją żeśmy zrobili, tak? Ty ją też masz, prawda? Tak. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie brzmi, czy my dobrze biegniemy, bo... Ale chyba tak. Zaraz będziemy patrzeć. Tutaj jakiś...
Następna Lidia, co? Ona się teleportowała? Uźwe, no nie wiem, no namnożyło się tego tałataństwa, cholera. I tylko strzela nam tutaj. Muzyczka nie gra w ogóle, nie wiem, o co tu chodzi. Poczekaj, bo teraz muszę ten ślad... A, ślad wskazuje, że niby dalej, jeszcze dalej. Kurde, to... Czekaj, na mapę muszę spojrzeć, bo my już żeśmy się chyba trochę za daleko wypuścili. Zbrojownia bandytów, a to chyba tam, tak, bo tam można osełkę zdobyć, no to chyba tam będzie ten Grayson. Tylko problem polega na tym, że nam się skraca noc, no i nie chciałbym się wbić... O, jaki fart. Nie chciałbym się... O, to chyba tutaj będzie. Nie chciałbym się wbić w nich jak ten. Jak będzie dzień. Bombiasz jakiś, kuźwa? O, 42%. To ja się nim pożywię. Dobra. Jak go trafię. No, teraz powinnaś. Czy jeszcze... O, dobra. Okej, okay. Dobra, tutaj mamy jakiegoś snajpera, jakieś coś tam. No ty syn. Biją tutaj, biją. 15%. Dobra, teraz pytanie brzmi, czy tego banditena to tam z kuszy będzie można jakoś fajnie ciepnąć, czy też nie? Ale ja bym proponował, żeby wybić tych... A, może tutaj na tej ścieżce, co? Jesteś, czy nie? Jestem. Okej, okay, dobra, to bierzemy najpierw tych. Ach, ten mnie cholera obezwładnił. No co, ile? Ile ich tutaj? Jeszcze ten łobuz. A to łobuzica. To jest ona. No dawaj, 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 maleńka. O, dobra. I teraz ten Grayson. A tu jeszcze jest ekipa, kuźwa. Tamten na hita. No się teleportuje się z Kuban. O, jakaś ta. Jakaś mi wyparła, proszę ciebie... Aha, wzmocniona kościana włócznia, ale ona jest słabsza niż mój miecz. Ja bym sobie, wiesz co, spróbował z kuszy. Tego ciula tam machnąć. Tylko ja się jeszcze podleczę, bo tak żeby mieć na full. I ten Grayson jest tutaj. 27 poziom, krew piąta. Tylko uważaj, bo on takie kolce zaraz wypluje. A, ty go bierzesz? Ach, kolce spowalniają jakby co. O! Mogłem pomyśleć o tej kuszy wcześniej, o wiele wcześniej. No popatrzcie, jakie tam ciule. Czy ja cię... Dobra, dobra, bierzemy go. Już połowy życia nie ma. Jak będziesz potrzebowała się uleczyć, to mów, ja go wezmę na siebie. Chyba muszę. Dobra, ja go biorę tu. Nie ma tak dobrze. Ach! Sieknął. A ty masz te maści takie? Mam. Leczące? Dobra. Dobra, zaraz go będę ssał. O ty synu, ty. Mam się. O,
No i teraz pytanie, czy ty też zdobyłaś te umiejętności? Kamizelka bezlitosnego nocnego łowcy. Proszę bardzo, takie rzeczy. Pytanie, czy ty też masz te umiejętności, bo jeżeli nie, czy w ogóle, czy wyskoczyła ci nowość tutaj, jakbyś J wcisnęła? Bo tak, ty też. Ma. Tak? Karmazynowa egida, tak? A ja nie wiem. Czekaj, krew. Bla, bla, bla. Karmazynowa egida, no, podstawowa umiejętność. Roztacza nad tobą lub zaatakowanym sojusznikiem osłonę, która zapewnia ochronę równą 200% mocy czaru, a podatno odrzuca pobliskich przeciwników po jej zastosowaniu. I pytanie, czy to jest z tego? Czyli tak na dobrą sprawę, to jeżeli lejemy w grupie, no to też jakby... No to wszyscy dostają, tak? Oj, a ja się zaraz spalę. Byłoby głupio teraz umrzeć. No, także takie coś mamy. Osełki możemy robić. To ja proponuję, żeby gdzieś tutaj przeczekać może ten dzień w cieniu. No a potem skoczymy na tego drugiego bossa, którego śledzi Patrycja. I czekaj, i przypomnij mi, co to jest? Niszczyciel. Niszczyciel, okej. Okay. No i zobaczymy, co tam jeszcze się trafi. Na razie chwila przerwy. No i zaraz do was wrócimy. No dobra, proszę państwa, Patty teraz prowadzi, bo lecimy do kolejnego bossa. Nie wiemy, jak się, oboje nie wiemy, jak się to wymawia, natomiast... Ty, Patty, powiedziałeś, że ten bosik da nam te ogrodzenia, tak? Takie do ogródka, powiedzmy, tak? Tak, tak. I grobowiec do wskrzeszania szkieletów prawdopodobnie. O, no to byśmy mogli sobie coś takiego zrobić i byśmy mogli zdobywać kości w ten sposób. 47% wilk, ale to jest marny wilk. No chyba, że tobie się przyda. No, te 5% to... A, znowu Lidia. Kurde, co ta Lidia się tak szlaja? To... Za sprzątanie by się wzięła. Źle pobiegliśmy? Tak, do góry. Mhm, dobra. Oj, ale tutaj akurat żeś się zdecydowała. On jest chyba tutaj u góry akurat. Tak myślisz? A, no to jak tak, no to trzeba iść. Zbezczeszczony cmentarz. No dobra, no to najwyżej trochę kości zdobędziemy, to też nie jest problem. Szkielet księdza. Ty się księży boisz, z tego co ostatnio słyszałem? Troszeczkę. No kurde, ile... Ale we dwoje to bez porównania. Nie, no to... To oczywiście, że tak. A tu jest jeszcze jeden. A tutaj chyba z tej krypty to będzie można coś wyciągnąć. O Jezu, co ja kliknąłem. Mi się ekwipunek otworzył. O wow. Jak chcesz sobie coś z tej krypty wziąć, to tu jest 20 drewna, 40 kości i grobowy pył. To proszę cię uprzejmie. Już nie masz miejsca? Mam miejsce, ale... Może ty... Że ty chciałaś, nie? Jest gorsz win niszczyciel, ale w obstawie i to dosyć sporej. To co, bierzemy się za ciula, nie? No okej. Okay. Dobra. Die for me, nie die for me. Nic ci nie damy. Ale ten to tak na te kusze, to powiem ci szczerze. Oj. Tak lipnie trochę. O kuźwa. Ja tu nie widzę, co się dzieje. Nie wiem, uwaga, jak ty. Odpałam. O, widzę, że łatwo nie będzie. Dobra, trzeba tego ciula brać tu, bo... O cholera. Kurde, felek. Kogo ja już leję, bo ja już nie wiem, kurde.
Jak tam się czujesz? Tego księdza trzeba koniecznie ubić. Tak, właśnie nad nim pracuję, ale nie wiem, czy mówimy o tym samym. Kuźwa, dobra. Już, ten leży. Zostawcie tutaj Patrycję, kuźwa. A ja muszę się uleczyć. Dobra, lecz się. Ja postaram się wytrzymać najdłużej, jak się da, a potem ja się będę musiał... O, cholera, ale mnie grzmotnął. Kto to, kuźwa? A, to jest ten... O, nie! Co, zabili cię? Tak. Kurde, tylko gdzie to teraz... To najmniej 10 ich było. Ja pierdzielę, to gdzieś ty się tam dziewczyno wzięła? Czekaj, pod szóstką szybko ja się spróbuję. O, żeż ty syn. No uciekaj! Uciekaj! Ja pierdykam, ale mnie tutaj wzięło. Teraz ja padłem. A ty jesteś na nogach? Nie. Też nie? Nie. Kurde. No to chyba będzie trzeba ich wybić po kolei. No chyba tak, dobra. Ale to jest to, co widzowie lubią, jak dostajemy w ciry i... Jo, no dobrze, czekaj, gdzie my żeśmy dednęli? To jakiś najbliższy portal, wampirzy. To ja proponuję, żeby brać ten skrajnie po lewej na dole, co? Dobrze. Przynajmniej sobie tam mapę odkryjemy, bo tam... Znaczy ja nie miałem odkrytej. I takie rzeczy, kurde, i takie rzeczy. No to teraz trzeba dotrzeć z powrotem, no. Teraz. O, krew nam się zresetowała. No, krew nam się zresetowała, niestety, do zera i to jest problem, bo nie mamy tych boostów takich fajnych. Ale może coś się po drodze trafi. O, i miecz mi się już... no, już jest na wyczerpaniu, uważaj, golem. Kurde, musimy odzyskać nasze przedmioty. Tylko teraz pytanie, które czyje? Co my tutaj mamy? A, to jakieś... Ja to zbieram, co się da, bo to też się przyda. A ty co, tam coś bierzesz? No, 4% zawsze lepiej niż 0. A nie, to na pewno, ale... Ja się ostatnio wybredny zrobiłem i nie biorę do buzi, co popadnie. No, także tak to wygląda. No i teraz tak, trafić z powrotem na miejsce. Proszę Państwa, ten odcinek może być nieco dłuższy, ale mam nadzieję, że nie będziecie nam mieli tego za złe. No, chcemy pokazać to, co się dzieje. Prawda, Patrycja? Prawda. No więc właśnie. A po co tracić wszystko? Pytanie brzmi, czy tu się odrodziły te szkielety, które już były bite, czy jeszcze nie? Chodź, nie zaczepiajmy tamtych, bo... dobra, my zginęliśmy tutaj, chodźmy. Ajajaj, kuźwa, ksiądz. Nie zaczepiajmy ich. A, ten już, kuźwa, no poważnie! Nie agrujmy wszystkiego, co się da, bo... O, nie umarły gul. Kurde, a ten... Następny szkielet księdza. Co my wybijemy, to kuźwa się jakiś następny pojawia, czy to jest ten sam? Kuźwa. Giń. Ciulu, jeden ty. Dobra, chodźmy po rzeczy. Tylko teraz pytanie, które czyje? Pojemnik? A, to ja mam swoje, a ty masz chyba swoje, nie? Czy... Tak, chyba tak. Aczkolwiek... No dobra. Możemy się podzielić zaraz, jak coś... Dobra, tam. Ja się muszę uleczyć. I musimy tego ciula dobić, bo... O, jest. On chyba już jest sam, ale sobie życie odnowił totalnie. Pewnie będzie kogoś przyzywał. Ale na pewno jest sam? Nie, już nie jest sam. Już szkielet księdza jest, ale zaraz go mogę ubić. Tylko minę tego gorzwina, czy tam wajna, czy... Dobra. Teraz już jest sam. Tu jest jeszcze jeden z tyłu. Ksiądz? Chyba tak.
Bo ksiądz to będzie przyzywał zaraz te inne szkielety, nie? A nie, dobra, okej. Okay. Nie. Dobra, no to lecimy. Ja co prawda nie uleczyłem się w całości, ale... Dobra, bierzemy ciula. O, patrz, kuźwa! Wziął i zrespił jeszcze jednego księdza, no. Ja myślę, że my nie damy rady tak, kuźwa. Ten głupi ksiądz, kuźwa. Ksiądz padł? Ksiądz padł, super. To teraz tego... bossa. Tylko nie wchodź w zielone. Ej. A gdzie on jest? Jak ja nie lubię, jak one się tak cofają, bo ja nie widzę. To mgła wszędzie jest, kurde. A tu ładnie tam siekasz. O, cholera! Nie zdążyłem. O, ty synu, kurde. Co tu się dzieje? To straszne, ja już mam poniżej setki. Na 258. I muszę chwilę poczekać, niech on się podleczy sam, bo ja już nie mam tych. Chyba, że mogę sobie zrobić szybciutko szkodniczą maść, mogę. Dobra. Przytrzymasz go tam trochę? Tak. To ja się trochę podleczę. I zaraz ci pomogę. Bo jak ja w ciry dostanę, to mi się leczenie przerwie. Dobra, dawaj. Jeszcze 6 sekund, 5 sekund. Jak najwięcej. Oj, coś się szykuje. No, chyba tak. O, cholera. Uźwa, jaki ten jest, normalnie. Co on tu wyprawia? Schodzi słońce, o, rany. Ja mam nadzieję, że my tutaj nie będziemy tego słońca mieli. O ty! Niedobry. To już tak niewiele brakuje. A on jest niewrażliwy. On jest niewrażliwy? Jak rzuca to obszarówkę, tak. Aha, jak rzuca obszarówkę, to jest niewrażliwy. Skubany, ja jeszcze obrywałem. Znowu mam setkę, 101 mam życia. Padł. Co? Bierz go, padł. Biorę go. No i tyle. I tyle z twojej mocy. I czyste serce kolejne, no. Padło, super. My teraz, proszę państwa, potrzebujemy 4 czystych serc do tego, aby można było serce zamku troszeczkę ulepszyć. Natomiast, no... Z tego co pamiętam, to tam chyba też będzie metal potrzebny. Zobaczmy co w pojemniku. O, też trochę rzeczy wpadło. Wyczyścimy Patty to, kurczę, bo ja nie planuję tu wracać. Ja tym bardziej. No chyba, że komuś trzeba będzie znowu pomóc. Może ktoś do nas dołączy. Tam chyba Karolina z kanału Kana może coś będzie działała w tym aspekcie, żeby V-Rising nabyć i też grać, zresztą namawiam ją do tego. Także Karolinko, jakby co, to zapraszamy. No dobra, no to co? To my tutaj słoneczko już mamy, więc musimy uważać. Dwa bossy załatwione. Więc co? Więc myślę, że... Można by teraz wrócić do bazy, znaczy do zamku, do bazy, chujka. I sprawdzić, co tak na dobrą sprawę możemy zdziałać, nie? Co możemy robić? No na pewno możemy robić osełki. Czyli to jest jakby podstawowa rzecz, po którą tutaj żeśmy przyszli. Ale że droga taka długawa trochę, to zrobimy chwilę przerwy i... No i do was wrócimy. Dobra, my jesteśmy, proszę państwa, już w zamku i będę robił Patrycji buty, bo ona ma jeden punkt mniej
Natomiast potrzebuję też jakby mieć, o już, już znowu zszedł księżyc. To dobrze, prawidłowo. Zawsze coś tam jeszcze będzie można wykonać. Natomiast, pierwsza zasadnicza kwestia. Patty, ja ci robię te buty bezlitosnego łowcy. I my teraz będziemy... Powinniśmy przynajmniej być wyrównani, jeżeli chodzi o, o ekwipunek. Sobie tam załóż. Masz w tym, w prostym stole warsztatowym. Nie? A co ty zrobiłaś? No, teraz będziemy mieli jeszcze kamizelkę chyba. A, kamizelkę jeszcze, tak? Okej. Dobra, kamizelka bezlitosnego łowcy, nocnego łowcy, naucz się. Okej, rzeczywiście. A to jest, nie można zanieść tę księgę na stanowisko do badań, by odblokować nową technologię. Okej, to coś jeszcze. Coś jeszcze, tylko nie wiem co. Podłoga do kuźni. A no tak, no to... Ciekawa sprawa. My podłogi do kuźni to faktycznie mamy. Magiczny eliksir. Poczekaj, zobaczmy te kamizelki. Kamizelka bezlitosnego nocnego łowcy. Cztery szorstkie nici. Powinniśmy mieć. To jakbyś tam wrzuciła jeszcze swoją kamizelkę... To będę mógł zrobić też i dla ciebie. Za jednym zamachem. Tylko gdzie ja, kurczę, miałem te szorstkie nici schowane, bo to wiem, że miałem. Oto jest pytanie. O, szorstkie nici, dobra. A tak na dobrą sprawę to wiem, że gdzieś dzwonią, tylko... Zawsze problem polega na tym, że nie wiem, w którym kościele. Dobra, i teraz tak, kamizelka nocnego łowcy to nie, kamizelka bezlitosnego nocnego łowcy to tak. I co ona nam tutaj daje? Plus 40,4 maksymalnego zdrowia. Ale to i tak będziemy mieli tylko 3 te, nie? Dobra, jedna. Teraz dla mnie druga. To brakuje nam w takim wypadku spodni. No. Brakuje nam jeszcze spodni. Czyli kogoś by trzeba było uwalić, żeby jeszcze spodnie mieć, to byśmy mieli cały komplet. A tak, to już jest okej. Okay. Patrycja, ty masz tę swoją kamizelkę tutaj w warsztatowym stole. 36, jeżeli chodzi o punkty. Dziękuję. Zdrowie. O, i Patty ma dokładnie ten sam poziom. No a my, proszę Państwa, kończymy materiał. Mam nadzieję, że się podobał. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Oczywiście sekcja komentarzy należy do Was. Patrycja, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i udział w nagraniu. Ja również dziękuję. No i oczywiście Wy się trzymajcie i do zobaczenia. Pa, pa.